Zapraszam wszystkich do studiowania archeologii w Instytucie Archeologii na Uniwersytecie Toruńskim. Mamy bardzo długą tradycję naukowo-dydaktyczną, ponad 70 lat. Tutaj można zdobyć wiedzę i doświadczenie w zakresie archeologii, które pozwoli przemienić tą pasję w już profesję i zdobycie zawodu, który umożliwi funkcjonowanie na rynku pracy. Staramy się dydaktykę powiązać z problematyką badawczą. Mamy 4 katedry zajmujące się różnymi kwestiami związanymi z przeszłością, czyli katedrę archeologii prahistorycznej, katedrę starożytności wczesnego średniowiecza, średniowiecza i czasów nowożytnych, no i przede wszystkim archeologii środowiskowej. No tu w tej chwili jesteśmy w gabinecie zabytków, to jest jedno z takich ciekawszych pomieszczeń. Staramy się tutaj gromadzić najbardziej ciekawe, najbardziej wartościowe źródła archeologiczne, przedmioty, które odkrywamy w trakcie badań wykopaliskowych. Mamy tutaj możliwość w postaci takiego mini naszego muzeum zobaczyć cały przekrój chronologiczno-kulturowy materii, tak, różnych przedmiotów, które człowiek używał od najdawniejszych czasów do czasów nowożytnych. Osoby wybierające kierunek archeologia w naszym instytucie mają szansę nie tylko studiować zagadnienia związane z archeologią ziem polskich, ale także zająć się archeologią antyczną. W naszym przypadku jest to głównie archeologia związana z zagadnieniami kultury starożytnych Greków i Rzymian. Badacze naszego instytutu koncentrują swoje studia na wybrzeżu Morza Czarnego, co może wydawać się zaskakujące, gdy mówimy o archeologii starożytnych Greków i Rzymian. Ta od razu kojarzy nam się z Morzem Śródziemnym.